Już po raz dziewiąty w tak zwanym punkcie 480, miejscu planowanego przejścia granicznego Malchowice-Niżankowice, odbyła się uroczystość przekazania symbolicznego betlejemskiego światełka pokoju przez polskich harcerzy ukraińskim piastunom. Akcja ta, zapoczątkowana przed laty przez austriackich skautów, przyjęła się w naszym regionie i organizowana jest przez zaprzyjaźnione samorządy, powiat przemyski i rejon starosamborski. Jest to święto wszystkich mieszkańców po obu stronach granicy. Wśród osób, które dzielą się w tym dniu opłatkiem, są samorządowcy, młodzież i harcerze. Swoją obecność zaznaczają również przedstawiciele służb mundurowych. Co roku jesteśmy tutaj, co roku życzymy im wszelkiej pomyślności, dobroci, pokoju. Oby te nasze relacje przygraniczne zawsze były bliskie, serdeczne. Oby było więcej tego, co nas łączy, niż dzieli. I oby cały świat był zawsze pełen pokoju, jak najmniej wojen, jak najmniej konfliktów. W tym roku starosta przemyski Jan Pączek oraz Tatiana Terlecka, starosta rejonu starosamborskiego, wspominali również tych, którzy zapoczątkowali te spotkania przed laty, ale nie ma już ich wśród nas. W tym mroźnym dniu nie zabrakło wspólnego kolędowania, przekazywania sobie życzeń i upominków. Nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Takie spotkanie jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki niemu czujemy, że nie jesteśmy sami, że ktoś o nas pamięta. Powiedziała nam starosta rejonu starosamborskiego Tatiana Terlecka. My znamy, kiedy ono zaczyna, to gdzieś na tym już nie akcentujemy i uważamy, że najważniejszą metą jest передача Вифлеємського вогню, який символізує єднання наших народів по обидва боки кордону. Тут кордону для нас немає, тому що ми є єдині в наших помислах, в наших задумах, в наших мріях і в наших сподіваннях. Tradycją jest, że na koniec harcerze i piastuny tworzą wspólny krąg. Jak co roku wszyscy wyrażali nadzieję, że wkrótce doczekają się w tym miejscu przejścia granicznego z prawdziwego zdarzenia.